Witajcie. W dzisiejszym filmie nie będzie absolutnie nic niepoważnego, tylko suche fakty okraszone nudnym gadaniem, więc miłośnicy szybko wstawianych łapek w dół mają szansę na rekord prędkości. W marcu 2016 roku zakupiłem belkę oświetleniową chińskiego potentata w produkcji wyposażenia akwarystycznego i rakiet samonaprowadzalnych, czyli firmy Sansan. Nie wiem, jakiej wymowy się tu używa, czy anglojęzycznej Sansan, czy chińskiej Sansan, więc użyję polskiej Sunsun. Z tymi rakietami to żart, choć kto ich tam wie. Belkę Sansan HSD-1200C zakupiłem, ponieważ moja pokrywa postanowiła po wielu latach dokonać próby wpadnięcia do zbiornika, a po drugie, bo ta belka była tania. Ogólna opinia, że wszystko co chińskie jest tandetne, jak każda ogólna opinia, jest prawdziwa tylko w 50%. Natomiast prawdziwe w 100% jest twierdzenie, że z chińskim sprzętem nie wiadomo na co się trafi. Więc nie sugerujcie się tym, że będę tą belkę chwalił, bo wasz zakup może odbiegać od mojego i mojej opinii. Ponieważ zdradziłem bezczelnie zakończenie filmu, mógłbym już więcej nic nie mówić. Ale dochodzą mnie słuchy, że podobno lubicie mnie słuchać, więc jeszcze potruję. Belka składa się z plastiku i blachy aluminiowej. Ta belka akurat zawiera w sobie trzy świetlówki 54-watowe. Firmowo założone były trzy świetlówki o temperaturze barwowej 14000 kelwinów, co przekładane jest na kolor czystego niebieskiego nieba. Nie należy się sugerować tym niebieskim, bo na niebiesko nie świecą. Nie jest to nadzwyczajne oświetlenie dla roślin w akwarium, ale dla zwykłego, nieroślinnego akwarium całkowicie wystarczające. Miałem je wymienić na bardziej proroślinne, ale nie starczyło kasy i musiałem przy nim pozostać. Myślę, że w miarę wypalania się świetlówek będę je zmieniał na lepsze. Ale jeśli ktoś chce prowadzić akwarium roślinne, powinien od razu przynajmniej dwie z nich wymienić na bardziej odpowiednie. O świetle w akwarium nakręciłem film, więc można sobie tam zerknąć. Moje rośliny reagują na zmianę światła z lepszego na gorsze bardzo powoli. Myślę, że postronny obserwator tego nawet nie zauważy. Ale 14000 kelwinów to nie jest rewelacja dla roślin. W każdym razie belka jest wyposażona w takie oświetlenie. Z boku belki są przełączniki pozwalające wyłączyć dwie lub jedną świetlówkę, albo całkowicie wyłączyć oświetlenie. To cała filozofia obsługi tej belki. Wymiana świetlówek polega na wyciągnięciu przezroczystej pleksji stanowiącej osłonę świetlówek i proste ich wyjęcie. Można to robić zarówno na zdjętej ze zbiornika belce, jak i po prostu podniesionej do góry. Właśnie, belkę można podnieść na nóżkach do góry. Blokuje się w tej pozycji i można grzebać swobodnie w akwarium, będąc jednocześnie oślepianym światłem walącym prosto w oczy. Dlatego ja grzebię w akwarium raczej przy zamkniętej lampie, ale ta funkcja bardzo się przydaje przy wkładaniu czy wyjmowaniu różnych elementów wystroju bez zdejmowania belki ze zbiornika. Nóżki, na których trzyma się belka, są plastikowe i posiadają dwie śruby dociskające je do szyby akwarium. To najbardziej delikatny element lampy i należy obchodzić się z nim ostrożnie. Ale tak jest chyba we wszystkich lampach, więc to co mówię nie jest żadną rewelacją. Lampę posiadam od 8 miesięcy, więc mogę się podzielić swoją opinią na temat jej pracy, czyli pokazać jej plusy i minusy. Na początek minusy. Pierwszy minus powtarza się przy wszystkich belkach posiadających osłonę świetlówek wykonaną z pleksji. W miejscu, gdzie jest jakiś wylot z filtra i występuje chlapanie wody, pleksji pokrywa się nalotem i matowieje, co pogarsza docieranie światła do akwarium. Czyszczenie pleksji nie jest łatwe, aby jej na stałe nie porysować. Drugi minus to wina producenta, który co prawda umożliwia powieszenie tej belki pod sufitem, ale nie daje do tego linek z mocowaniami. Więc jeśli chcecie to zrobić, musicie się samodzielnie w takie linki zaopatrzyć lub wykonać. Plusy same. Jest ładna, sprawnie działa, nie buczy, nie nagrzewa się ponad miarę i jest stosunkowo tania jak na belkę oświetleniową. Przez 8 miesięcy mnie nie zawiodła i mam nadzieję, że tak będzie dalej. To by było tyle. W kolejnym filmie przedstawię Wam kolejny mój zakup tej samej firmy, czyli filtr Sansan HW304A. I już tak słodko jak z belką nie będzie. Bazinga!